Paulina Turek, witam w kolejnym odcinku programu Co tam w szkole? Na początek zaglądamy do liceum numer 3, popularnie zwanego Bronkiem. 6 grudnia odbyło się tu wspólne śniadanie mikołajkowe. Uczniowie i nauczyciele mogli posmakować dań z 4 różnych kuchni, mianowicie rosyjskiej, francuskiej, angielskiej i niemieckiej. Jak co roku dania były wyśmienite, a impreza przyciągnęła bardzo dużo zainteresowanych. Zobaczcie sami. Co znajduje się u Was na stole rosyjskim? Na naszym rosyjskim stole znajdują się 3 rodzaje pierogów. Różne ciasta, sałatki, chałwa, bliny i te bliny można spożyć między innymi z śmietaną, z drzemem, z kawiorem. Jest też bar. Są jeszcze muffinki, pączki, cukierki ukraińskie. Co znajduje się na waszym angielskim stole? Na naszym angielskim stole znajdują się naleśniki z niespodzianką, różnego rodzaju placki, babeczki, tosty i rogaliki. Co znajduje się na waszym francuskim stole? Z przystawek mamy melon z szynką długodojrzewającą, mamy ser camembert, mamy z dań głównych tarty różnego rodzaju, na słodko, na słono, mamy quiche, taki jeden z najbardziej znanych francuskich dań. No, na deser mamy różnego rodzaju babeczki, mamy croissanty, no i wszystkie łakocie francuskie. A jakie przysmaki możemy znaleźć u Was na stole niemieckim? Tosty, pierniki, placki, mamy też sałatki i mamy typowo niemieckie danie, czyli kiełbasę z curry. Również różne rodzaje ciasteczek, przede wszystkim pierniki, które są najsmaczniejsze na naszym stole. No i bardzo znaną w Niemczech sałatkę ziemniaczaną. Dzisiejszy dzień jest jednym z najpiękniejszych dni w naszej szkole. Zresztą to widać po uczniach, po nauczycielach, którzy tu przychodzą, którzy przyszli, odwiedzili to miejsce, gdzie rzeczywiście pokazujemy, że nie tylko potrafimy się wspaniale uczyć, ale też przy okazji przygotowywać piękne, wspaniałe potrawy i cieszyć się zbliżającymi się świętami. A który stół zachwycił pana dyrektora najbardziej? Powiem tak, trudne pytanie, bo tak naprawdę to wszystkie stoły były suto zastawione i te smakołyki praktycznie przyciągały wzrok. Nie chciałbym za bardzo nikogo wyróżnić, bo wszyscy pokazali się wspaniale dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Który stół jest Pani faworytem? Wszystkie stoły wyglądają przepięknie, przesmacznie i przeuroczo. Jednakże moje serce bije dla języka rosyjskiego. Witamy panie profesorze. Co panu najbardziej spodobało się w naszych stołach i który stół jest pana faworytem? Poczekajcie, muszę się zastanowić jeszcze nie sprawdziłem. No dobrze, wrócimy z tym pytaniem później. Z którego stoiska dziewczyny podobają ci się najbardziej? No zdecydowanie ze stoiska angielskiego, to nie ma żadnych wątpliwości no w ogóle. Co zamierzasz zjeść? Wszystko! Czy byłeś grzeczny w tym roku? Oczywiście, że byłem grzeczny. Zawsze jestem grzeczny. Co roku się to potwierdza, dostaję prezenty, najwięcej prezentów ze wszystkich dzieci w szkole i w domu, i w rodzinie, i w ogóle. Jak byś chciała zachęcić ludzi do przychodzenia do waszego stolika? Sobą po prostu. Czy smakowało ci jedzenie? Bardzo mi smakowało, po prostu było wyśmienite. Czy byłeś grzeczny w tym roku i co dostałeś na Mikołaja? Dostałem na Mikołaja wiele różnych rzeczy. Jedną z nich były cukierki. I byłem bardzo grzeczny. Jak wam smakuje? Jest bardzo dobry. Chyba widać. Wyśmienite. Co zamierzasz zjeść? Wszystko. Czy wam smakuje? Bardzo nam smakuje. Oczywiście. Jak ci smakuje? Kakao dobre, kakao dobre. Kakao dobre.
Podsumowując nasz dzisiejszy dzień, bardzo się cieszymy, że jest wielkie zainteresowanie tym dniem i mamy nadzieję, że za rok również przyjdą i tak samo zjedzą, przygotują takie pyszne potrawy i tak samo się będą świetnie bawić. Na naszym stole mamy naleśniki, ciastki, babeczki, ciastki. Ciastki. Dobre. Święty Mikołaj z Bronka nie zapomniał o dzieciach i młodzieży z zespołu szkół specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim. 8 grudnia Mikołaj i jego pomocnicy wprowadzili tam wszystkich w świąteczny nastrój. Dzięki zbiórce zabawek w Bronku dzieciaki dostały bardzo dużo prezentów, a uśmiech nie schodził im z twarzy. Właśnie wychodzimy z szkoły i idziemy do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych. Przygotowaliśmy dla nich krótki występ mikołajkowy. Włożyliśmy w niego dużo serca zaangażowania. Mam nadzieję, że im się spodoba i czekajcie na relacje. Dziś odwiedzi was... Kto? O, już zapomniałeś? Za chwilę was odwiedzi święty Mikołaj. Mam nadzieję, że go powitamy właśnie takimi gorącymi prawami, ale tak już się pojawi. Jest mi niezmiernie miło powitać świętego Mikołaja pomocników. Bardzo się cieszę, że się odwiedziliście. Również panie. Wam wszystkim życzę udanej zabawy. No i mam nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w waszej pamięci, przynajmniej do przyszłego roku. To zawołamy świętego Mikołaja. Cześć wam wszystkim. Przybyliśmy z 3 RO wraz z naszym Mikołajem, który ma dla was masę prezentów i liczę, że będziecie się świetnie bawili podczas tego przedstawienia, a później oczywiście dostaniecie drobne upominki. Zapraszamy. Kołkołku, czy byliście grzeczni w tym roku? Tak! Głośniej! Tak! Jeszcze głośniej! Tak! Wiedziałem, że byliście grzeczni. Pan teraz masę prezentów, ale najpierw chciałbym was prowadzić świąteczny nastrój.
który wcielił się w rolę świętego Mikołaja. Powiedz mi, jak wasze nowe występie. Powiem tak, że dzieci bardzo fajne. Moim zdaniem udało się wszystko perfekcyjnie. Czego się więcej? Czyli będziesz się wkazywał jeszcze w takie akcje? No pewnie, że tak. Ja w ogóle nie żałuję, bo było warto. Dziękuję. Wrażenie bardzo dobre, to fajnie było, dzieciom się bardzo podobało, dostały prezenty, słodycze i siadały w czekoladach Mikołaja, bardzo się cieszyły, więc to jest najważniejsze. Wszystko super? Podobało ci się? Bardzo wszystko super. Będziesz jeszcze odgrzewała w takiej akcji? Oczywiście, jestem w pierwszej klasie, mam 3 lata. No i super, dziękuję. Które jesteście klasie? Pierwsze ja. I co was wspomniał do tego, że dostaniesz do akademii? Wiesz co, bardzo fajna akcja, bardzo chciałam w niej uczestniczyć, bo bardzo fajny pomysł w ogóle wyszedł z tym, że mam się właśnie przebrać przez niego tak świątecznie i bardzo fajnie. Podoba wam się? No jasne. No super, to dziękuję. Na pewno z nim tam.
Dziękujemy. Wracamy z występu. Dzieciakom bardzo się podobało. Furorę zrobił jak zwykle Dawid Stępiński z klasy pierwszej A. Co możemy jeszcze powiedzieć? Że za rok na pewno chcemy powtórzyć, jak będzie taka możliwość. Oczywiście. Więc wszystko zobaczycie. Wszystko zobaczycie oczywiście na filmiku, który nagraliśmy. I możecie przeżyć to z nami jeszcze raz. Wesołych świąt życzy Bronek TV! Teraz zobaczymy, co dla Państwa w dzisiejszym programie przygotowała młodzież ze Staszica. Telewizja 3x8 i jej promocja w szkole. Ja powiem tylko tak, że twórcy telewizji Staszic otrzymali propozycję od telewizji lokalnej Ostrowiec. To wszystko ma sprawić, że telewizja szkolna ma mieć szeroki zakres informacyjny, jednocześnie być szansą dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił właśnie w tej dziedzinie, w tej sztuce. Pojawiła się w szkole grupa zapaleńców, którzy pod opieką pana profesora Szymańskiego podjęli trud organizowania czegoś, czego do tej pory nie było. Która już powoli zdobywa poznanie odbiorców. Chcielibyśmy dzisiaj Wam przedstawić wszystkim pierwszy odcinek. Materiał, który zobaczycie, mam nadzieję, przypadnie Wam do gustu, zaś starajcie się, by znaleźć się w materiałach następnych. Dziękuję. W naszym magazynie Czas na Sport i turniej koszykówki, w którym rywalizowali uczniowie szkół średnich. W dniach od 5 do 8 grudnia w naszej szkole odbyły się międzyszkolne zawody w koszykówce dziewcząt. Meczom towarzyszyła niesamowita atmosfera, doping kibiców oraz oczywiście duch rywalizacji, który nawet na chwilę nie opuszczał boiska. Nasze dziewczyny pokonały zespół szkół numer 2, 22-44 i ostatecznie obroniły tytuł mistrza powiatu ostrowieckiego. Zespół grał w składzie: Zuzanna Partyka, Zuzanna Zalewska, Aleksandra Pawlik, Patrycja Nowak, Julia Żelazna, Julia Janik, Paulina Gilewska, Asia Pater, Natalia Gaweł, Aleksandra Mazurek, Wiktoria Zielińska, Paulina Sala, Angelika Deroń i Kamila Sierpień. Niewątpliwie szczęście przyniosła obecność pana dyrektora Dariusza Kaszuby. W drodze do finału dziewczyny pokonały drużyny zespołu szkół numer 2, zespołu szkół numer 1 oraz liceum ogólnokształcącego numer 2. MVP zawodów została Zuzia Partyka, a wyróżnione zostały Zuzia Zalewska i Ola Pawlik. Serdecznie gratulujemy dziewczynom i życzymy im dalszych sukcesów. Z kamerą pozostajemy na tym samym turnieju, ale tym razem z kamerą zespołu szkół numer 2 popularnej budowlanki. Zobaczmy, jakie ciekawe momenty uchwyciła Czyli TV. Here we go.
Jak podobają Ci się zawody? Zawody zorganizowane w 100% dobrze. Której szkoły najbardziej się baliście? No, Budowlanki się obawialiśmy, bo to mocny rywal. Naszym zdaniem Budowlanka chyba wygra, bo dobrze chłopaki grają wręcz, tak? Budowlanki. Na jakie miejsce liczycie? Trzecie. No, liczymy na miejsce trzecie. A kto wygra? Wygra Budowlanka powinna wygrać, bo ma dobry skład. Jak podoba Ci się nasza szkoła? No spoko jest. Dobrzy organizatorzy, tylko sędzia jest taki trochę jeden teges jeden. Ile meczy za Wami? Za nami są 2 mecze, teraz będziemy grali 3. Której szkoły najbardziej się baliście? Myślę, że gospodarzy całego turnieju, czyli Budowlanki. Myśląc tutaj o jakiejś szkole, która mogła nam zagrozić, no to myśleliśmy głównie tutaj o THM-ie i o ekonomiku. Najbardziej obawialiśmy się szkoły THM-u i ekonomika. Na jakie miejsce liczycie? No, liczymy na miejsce w 1. Jak podoba Ci się nasza szkoła? Przyjemna, sympatyczna. Macie bardzo fajną halę. Na pierwszy rzut oka myślę, że pozytywnie, jak się tutaj chodzi. No nie jest zła, miałem tutaj treningi, jak jeszcze grałem w ręczną, teraz to podoba mi się. Jak podobają Ci się zawody? Ciężko. Każda drużyna ma ciężko, tak? Ale no idzie pomału, coraz wyżej. Organizacja jak najbardziej na plus. Wszystko ok, mamy szatnię, jest w porządku. Za nami 3 mecze i został nam ostatni mecz teraz o 5. miejsce. No i mamy nadzieję, że to 5. miejsce zostanie u nas. Której szkoły najbardziej się baliście? Wiedzieliśmy, że nasza grupa jest bardzo mocna. W porównaniu do tamtej, gdzie była tylko jeden faworyt i na pewno byśmy sobie w tamtej poradzili, ale niestety losowanie było jakie było, no nic na to nie poradzimy. Na jakie miejsce liczycie? No ciężkie pytanie, no sądzę, że miejsce na podium by nas zadowoliło. Kto wygra, jak myślisz? No, chciałbym, żeby wygrał THM, ale wydaje mi się, że głównym faworytem jest Budowlanka. Jak podobają Ci się zawody? Sądzę, że jest to dobra inicjatywa, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy każdy siedzi przed komputerem. Takie rzeczy powinny się odbywać i jestem bardzo zadowolony z takich zawodów. A jak grało Ci się z drużyną Budowlanki? Ciężko. Dobry zespół. Na jakie miejsce liczycie? No, liczyliśmy na 3, ale niestety nie wyszło. Jak długo trenujesz piłkę ręczną? Około 4 lat, ale przestałem teraz trenować, ale nadal gram tak dobrze, jak grałem. Lubię kontaktowy sport, lubię się przepychać, szarpać. Było ciężko, ale wygraliśmy, bo tak mieliśmy wygrać i wygraliśmy. Budowlanki się obawialiśmy, bo to mocny rywal. Myślę, że gospodarzy całego turnieju, czyli Budowlanki. Kto wygra? Tego to nawet Bóg nie wie. Przedstaw się. Dawid. On tak się odwoła, po prostu. 3, 4, akcja! Cześć kolego. Mikrofon. Jak się nazywasz? Michał, miło mi. Przedstaw się. Dawid. To w jakiej... Może ja, zamieńmy się, ja będę... Przestań. Dobra, już. Jak masz na imię? Mamy imię Karol. Karol Kieloch. Legenda piłki ręcznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tak, to właśnie wspaniały goalkeeper drużyny Krzow. Kiedyś zdobyliśmy, pokonaliśmy mistrzów Polski po kapitalnych interwencjach Karola Kielocha. Wyjął między innymi 5 rzutów karnych. Kilka akcji sam na sam, podobieczny trenera Edmunda Zaręby. To był wspaniały mecz o przedostatnie miejsce, właśnie jak tu Kacper powiedział. Także bardzo mi miło. Mikołaja Kopernika, pozdrawiam.
rodziców. Jak długo trenujesz piłkę ręczną? Aktualnie krótko, ale wcześniej trenowałem dłużej. Dobra, okej. Której szkoły najbardziej się baliście? Wiedzieliśmy, że nasza grupa jest bardzo mocna. W porównaniu do tamtej, gdzie jest tylko, była tylko jeden faworyt i na pewno byśmy sobie tam poradzili, ale niestety losowanie było jakie było, no i nic na to nie poradzimy. Dzień dobry. To zaraz się o tym opowiem, na razie skończymy. No i w każdym razie w naszej grupie baliśmy się każdego, wiedzieliśmy, że z każdym przeciwnikiem mecz będzie na styku. No i tak było, mecz był bardzo wyrównany, no niestety zaważyły ostatnie akcje, w których niestety no, tłumem tam się nie udało, jeden poszło trochę lepiej. No, ogólnie turniej na plus. 6 grudnia był dniem pełnym atrakcji, bowiem oprócz wizyty świętego Mikołaja dla uczniów przygotowano również widowisko w postaci mikołajkowego meczu piłki nożnej reprezentacji szkoły z byłymi zawodnikami KSZO Ostrowiec. Dziś z kamerą Chili TV przenosimy się do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 imienia Stanisława Staszica, gdzie rozegra się finałowy mecz w koszykówce dziewcząt. Na dziś to już wszystko. W imieniu zespołów redakcyjnych szkolnych telewizji dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień.